Dobry wieczór Państwu, Bartosz Heller, witam w studiu Mistrzostw Świata Argentyna 2002 i zapraszam na skrót ostatniego niestety meczu Polaków na Mistrzostwach Świata z Hiszpanią. Drodzy Państwo, po przegraniu z Portugalią 2-3 prysły niestety marzenia Polaków o awansie do ćwierćfinału. Stawką pojedynku z Hiszpanią było tylko i wyłącznie trzecie miejsce w grupie w Kordobie. W ostatnich latach regularnie wygrywaliśmy z Hiszpanią na 20 konfrontacji, w historii wygraliśmy aż 17 spotkań. Czy wygraliśmy po raz 18? Przekonają się Państwo już za chwilę. Skrót meczu komentują dla Państwa Piotr Dębowski i Janusz Uznański. Walczymy przede wszystkim o honor. Nasi siatkarze, którzy dziś tę walkę podejmują, to z numerem 3 Piotr Gruszka, z numerem 4 Marcin Nowak, z numerem 13 Sebastian Świderski za chwilę na boisku. 14 Paweł Papkę. Jak więc na razie widzicie Państwo, nie ma zaskoczeń. Ale teraz z numerem 15 na rozegraniu rozpocznie Piotr Lipiński. 16 Arkadiusz Kołaś, który zastępuje w tej chwili kontuzjowanego Jarosława Stanceleckiego i niezmiennie jako libero, no, zawodnik, który na pewno tutaj nie zawiódł, Krzysztof Ignaczak. A oto nasi rywale. Numer 1 Rafael Pascual, najlepszy siatkarz Mistrzostw Świata w 1998 roku. W tym roku no, na pewno w słabszej formie, ale i tak bardzo groźny. Numerem 5 Pedro Suela, numerem 8 Gustavo Saucedo. Bardzo dobry zawodnik, zdobywa wiele punktów dla swojej reprezentacji. Z numerem 10 Cosme Prenafeta, rozgrywający tej drużyny. Na środku zagrają z numerem 14 Luis Molto i z numerem 16 José Salvador. Na pozycji libero gra z 9 Alexis Valido. To jest skład naszych rywali. Ten wyjściowy skład, z którym przyjdzie nam się potykać od pierwszych piłek tego spotkania. Prowadzimy w meczu z Hiszpanią 2-0. W roli rozgrywającego nadal pozostaje Piotr Lipiński. Na środku Arkadiusz Gołasz, który to przed chwilą nieskutecznie blokował. I oczywiście Marcin Nowak. Publiczność teraz ożyła, zachęcając jakby zawodników jednej i drugiej drużyny do podjęcia walki. Tu przede wszystkim chyba chodzi o postawę Hiszpanów. Piotr Gruszka teraz leciutko po dłoniach trzech rywali. Nie skończył tego ataku De La Puente. My mamy piłkę. Wystawiał z konieczności teraz Gołaś. Paweł Papkę. Jeszcze ofiarnie w obronie Hiszpanie. No ale sędzia przyznaje punkt naszym graczom, pokazując, że Guillermo Falasca przy tej próbie ratowania jeszcze i interwencji, kontynuowania jakby akcji, no wpadł na naszą stronę, przekroczył linię i punkt dla biało-czerwonych, 1-1, Gołaś. Valido źle teraz przyjmował, i błąd nieczysto odbitej piłki popełnił rozgrywający Prenafeta. My zapisujemy na koncie Polaków drugi punkt. 2-1. Arkadiusz Gołaś. De La Puente poradzi sobie z tą zagrywką, ale świetnie w bloku. Papkę i Nowak, zatrzymany Tuela. Niewysoki. 195 cm, ale bardzo skoczny zawodnik hiszpańskiej ekipy. Pozostaje w polu zagrywki Arkadiusz Gołaś. Cały czas na De La Puente konsekwentnie. I teraz dobry atak, piłka po polskim bloku. Drugi punkt dla Hiszpanów. Najskuteczniejszym zawodnikiem dotychczas po dwóch setach jest Pascual i Saucedo w pole hiszpańskim naszym. Marcin Nowak, 9 punktów. Drugi punkt
dwa punkty na koncie Hiszpanów, cztery po stronie Polaków. I zagrywać będzie Paweł Papke. Kłopoty z przyjęciem mają nadal Hiszpanie. Oddają za darmo Papkę z poświęceniem, ale teraz Sebastian Świderski nie dał rady na podwójnym bloku. Rozgrywa z konieczności Papkę. Świetnie Piotr Gruszka. Już prowadzimy różnicą 3 punktów, 5 do 2. Coraz wolniej spaceruje przy tym boisku hiszpański szkoleniowiec. Dobrze dzisiaj serwuje Paweł Papkę, to trzeba przyznać. I udało się teraz postawić szczelnego bloku, dokładnego. Piłka wychodzi w aut. Irena Feta uwija się przy siatce, stara się gubić blok polski. Nie zawsze mu się to udaje. Rzadka tylko jego partnerzy atakują na pojedynczym bloku. Dobrze teraz przyjmował Piotr Gruszka. Odbiegał trochę Piotr Lipiński, ale to była bardzo mocno uderzona piłka. Hiszpanie. No i bardzo sprytnie teraz Hiszpan po rękach Polaków. Popatrzmy na powtórkę. Trochę za wysoko chyba skoczyliśmy, a on uderzył no gdzieś tam w okolice łokcia jednego z naszych reprezentantów i ta piłka opadła w boisko, ale po naszej stronie. Mamy 2 punkty przewagi. Sebastian Świderski teraz w polu zagrywki. Nasz etatowy reprezentant, co w poprzednim sezonie nie grał w światowych turniejach z kontuzji. No, teraz było to bardzo przemyślane. Carreño, doświadczony, 29-letni. Grał również w Pucharze Świata, gdzie Hiszpanie zajęli 6 miejsce. To najlepszy wynik w turniejach mistrzowskich zespołu hiszpańskiego. No, teraz chyba trochę Świderski liczył na Ignaczaka. 6-6. Serwuje Luis Pedro Ceula. Znowu bardzo mocno. Dobrze, że Piotr Gruszka to przyjął, ale niestety nie skończył ataku. Nie możemy zrobić tego przejścia. Co pokażą teraz sędziowie? Nie było dotknięcia piłki przy tym ataku. Mamy to przejście, ale zawdzięczamy je błędowi, jaki popełnił Falaska. Marcin Nowak. Znowu mieli problemy z przyjęciem reprezentanci Hiszpanii, ale my popełniamy błąd. Przełożenia dłoni przez siatkę to utrudniło rozegranie akcji w Renafecie. Sędziowie przyznają 7 punkt naszym rywalom. Carreño lekko serwował. Byliśmy na to przygotowani. Ładna akcja teraz biało-czerwonych z tym kończącym atakiem ze środka, z krótkiej. Arkadiusza Gołasia. Piotr Gruszka. To potężne zbicie teraz Enrique de la Puente. To wzbudziło niekłamany zachwyt publiczności na trybunach. Lekko serwuje de la Puente. Chciał oszukać Sebastiana Świderskiego, który był ustawiony nieco dalej. Biegł Świderski do tej piłki, ale nie musiał interweniować. Ta trafiła w taśmę. Zmiana w naszej ekipie. Dawid Murek wchodzi na boisko za Arkadiusza Gołasia. On idzie do zagrywki. Mamy punkt przewagi. No i gdyby teraz trafił dobrze Dawid Murek, to możemy uciec z wynikiem rywala. Ale poczekajmy. Znowu nieudana zagrywka naszego kapitana. Zmian dokonuje także szkoleniowiec reprezentacji Hiszpanii.
ale nie przeprowadza chyba tego zgodnie z regulaminem, bo teraz drugi sędzia ma jakieś wątpliwości. Ta zmiana została wstrzymana. No i poczekajmy. Może był błąd w ustawieniu, a może... No, rzadka to sytuacja, aby pierwszy sędzia opuścił swoje stanowisko. Absolutnie jego partner pogubił się w tej sytuacji. Reakcje publiczności są w związku z tym zrozumiałe. Komisarz mówił, że wcześniej był wynik 21-20. Później punkt został zdobyty przez Polaków. No a później niby nastąpiło to złe ustawienie w naszej ekipie, które także powinno dać punkt Hiszpanom. No to gdyby tak po jednym punkcie dodawać, to powinno być 22-21. Bardzo długo trwa ta przerwa. Najwyraźniej Rafael Pascual zupełnie już jest zdezorientowany. Stoi i patrzy jak beznamiętnie na to wszystko, co się dzieje. No i poczekajmy teraz, jaka będzie decyzja. 22 punkt dla Hiszpanii. A zatem dodano punkt Hiszpanom. No ale dzięki temu możemy rozpocząć dalej grę, chociaż te okoliczności nie są pozytywne dla naszej reprezentacji. Trudno. Trzeba walczyć dalej do samego końca. Przypomnijmy Państwu, Polska prowadzi 2-0. Będzie serwować u Hiszpanów Saucedo, a w tym trzecim secie nasi rywale prowadzą 22-21. Marcin Nowak już wcześniej podniósł ręce do góry, ciesząc się z faktu, że nie było tam dobrej interwencji Hiszpana. Widzą to Państwo na powtórce, piłka oprócz dłoni Hiszpana uderzyła także w boisko. I psuje teraz w najgorszym chyba momencie Paweł Papkę za grypkę. 23-22 dla Hiszpanów. I zmiana w ekipie naszych rywali. Ale pierwszy sędzia nie pozwala na tę zmianę. Palaska będzie serwować. Miał wejść na boisko Molto. Miał problemy teraz z naczem, ale dograł dobrze piłkę. I świetny atak z krótkiej Marcina Nowaka. Mamy remis 23-23. A na zagrywce Sebastian Świderski. Lekko. Valido. Renapeta. Nie postawiliśmy bloku i przed bola mają teraz Hiszpanie niespodziewanie. Ale ten punkt 24 to tak naprawdę to oni dostali od arbitrów. Zmiana. W miejsce Prenapety wchodzi Molto. I teraz my bronimy piłki setowej. Sytuacja mogła być absolutnie różna. Czas dla trenera Waldemara wspaniałego. No jeśli przegramy tę partię, to tutaj możemy śmiało powiedzieć, że chyba przy pomocy przede wszystkim komisarzy zawodu. Jeszcze widzę, że przedstawiciel Wiców, który tutaj jest w Kordobie, Polak, pan Kuropatka, interweniuje w tej komisji sędziowskiej. No ale szkoda, że akurat ta sytuacja, ten punkt odebrany naszej drużynie może zadecydować o wyniku tej partii.
24-23. Bronimy piłki setowej. Górek, Siński, skrócił świetnie Marcin Nowak po 24. Trzy kolejne ataki Marcina Nowaka, bardzo udane, skuteczne. Powrotna zmiana, Brenapeta idzie pod siatkę w drużynie Hiszpanii na rozegranie. Zmiana także w naszej ekipie, Dawid Murek opuści plac gry. Powraca na boisko Arkadiusz Gołaś. No i mamy teraz przy siatce Lipińskiego, Gruszkę i Gołasia. Rozszli zawodnicy. To szansa na postawienie dobrego bloku. Nieźle serwował teraz Marcin Nowak. Mieli problemy Hiszpanie. Jest piłka w górze, jest okazja. Ach, nie zrozumieli się teraz z Arkadiuszem Gołasiem Lipiński. Szkoda tak zmarnowanej okazji. Należało wyprowadzić skuteczną kontrę. No tak, tak to jest, jak nie gra się razem, a Piotr Lipiński z Arkadiuszem Gołasiem to chyba tylko na treningach mieli okazję, aby wspólnie coś zrobić. Carreño. Ignaczak bardzo precyzyjnie i teraz nie kończy ataku Gołaś. Kontra Hiszpanów, niebezpiecznie, my stawiamy blok. Brawo. Arkadiusz Gołaś i Piotr Gruszka. Udana akcja teraz biało-czerwonych, a było już bardzo, bardzo gorąco. 25-25. Piotr Lipiński. Brenapeta na skrzydło do De La Puenty. Mamy piłkę w górze. Potężnie zbijał teraz piłkę na lewym skrzydle Paweł Papkę. Teraz atak ze środka. Nie trafił dobrze. Arkadiusz Gołaś. Nie wychodzą tej parze. Lipiński, Gołaś. Tak, przynajmniej nie zawsze. I znowu przewaga naszych rywali. Serwol dla Hiszpanów. Teraz przyjąć tę zagrywkę. Gruszka nie najlepiej w Lipiński. Musi biec po tę piłkę już nie do Gołasia, tylko do Papkego, który nie zawodzi. Po 26 też będzie czwarte uderzenie. No, protestują co chwila Hiszpanie teraz. Próbują, mówiąc żargonem siatkarskim, ugotować sędziego. Raz się to im udało. Nie tylko sędziego, ale cały stolik, sekretariat. Dobra, teraz zagrywka, postawić potrójny blok. Ale świetnie, Palacka. 27-26 dla ekipy hiszpańskiej. A na zagrywce De La Puente. Lekka zagrywka, nie dał się oszukać Ignaczak. Paweł Papkę, out. No i będziemy mieli niestety partię czwartą. Przegrywamy tego seta 3-26. W całym spotkaniu prowadzimy 2-1. Gruszka, piłka Lipińskiego, tym razem niezakończona powodzeniem. Jeszcze raz Piotr Gruszka, Brenapeta broni, De La Puenta rozgrywa. Świetny atak, to trzeba przyznać. Torcedo. 9 punkt dla zespołu hiszpańskiego. Nadal mamy jednak bardzo bezpieczną 8-punktową przewagę. W polu zagrywki pozostaje Salvador. Równo 2 metry wzrostu. Kłopoty z przyjęciem mają nasi siatkarze. Świderski po taśmie szczęśliwie. Dostał piłkę od Lipińskiego, jakby trochę za karę, źle przyjąłeś, to teraz próbuj skończyć. No ale skończył nasz waleczny siatkarz. Mierzona teraz zagrywka Sebastiana Świderskiego na Carreño. Dobrze teraz atakował na skrzydle Suela. Będzie zmiana w ekipie Hiszpanii. Z numerem 12 wejdzie na boisko Palacka, który zmienia Saucedo. No i Palacka będzie tym serwującym. Jeszcze do niedawna w reprezentacji oglądaliśmy także jego brata.
nie trafił dobrze w piłkę. A publiczność na trybunach pięknej hali sportowej w Kordobie oklaskuje siatkarzy Argentyny, którzy wygrali teraz seta z Włochami. My nie stawiamy dobrego bloku. Mozolnie, powoli, trochę odrabiają straty teraz Hiszpanie. Polacy troszeczkę zwolnili. Nie posłuchali jakby trenera wspaniałego, który prosił o to, aby jeszcze w końcówce przyspieszyć grę. Suela. Out. A więc 20 punkt dla Polaków. Teraz w polu zagrywki stanie Piotr Lipiński, który karierę zaczynał w Olsztynie. Renapeta. O kosie Karenio bardzo mocno uderzył teraz. Świetnie wszedł w tempo i nasz blok był bez szans. 20-12, Karenio na zagrywce. Ale ta zagrywka nie będzie groźna. Spokojnie poradzi sobie Ignaczak i Piotr Gruszka. 21 punkt dla Polaków. 12 po stronie Hiszpanów. Tylko cud mógłby się zdarzyć, by Hiszpanie mogli jeszcze nawiązać walkę. Piotr Gruszka miał już tę piłkę Piotr Lipiński. Wydawało się, że podbije ją w górę po ataku Salwadora, ale ona była zbyt mocno uderzona, poszła w aut poza końcową linię boiska. Renapeta. Sebastian Świderski, to kiedy ma dobrze nagraną piłkę, ten bardzo skoczny zawodnik niezwykle efektowny sposób atakuje. Widzieli to Państwo na powtórce. Zawisł przez chwilę wysoko w górze, popatrzył, gdzie należy uderzyć i 22-13 dla biało-czerwonych. Gołaś. Oddajemy bez walki 14 punkt rywalom. Ale Arkadiusz Gołaś, o dziwo, zaprezentował mocną zagrywkę. Myślę, że nieskutecznie. Teraz dobre przyjęcie. Wyblokowany został Paweł Papkę. Renapeta. Palacka się myli. Świetnie się ustawia w obronie Ignacza. Świderski. To będzie długa wymiana. Renapeta. Podwójny blok Polaków. Aj! Dotknął teraz siatki ewidentnie Paweł Papkę. Jeszcze doznał jakiegoś urazu, opadając. Pozostaje jednak na boisku. 15 punkt dla Hiszpanów. Troszkę szczęścia brakło w tej sytuacji naszym graczom De La Puente. Świderski, Lipiński, krótkiej Nowak. Wydawało się, że jeszcze sięgnie tej piłki Renapeta, ale jednak nie zdążył i 23-15 prowadzenie Polaków. Nie trafił teraz w boisko Paweł Papkę. Być może jeszcze odczuwa jakąś dolegliwość po tej akcji przy siatce. Trzymał się tam gdzieś w okolicy brzucha. 23-16. Jazd serwisowy teraz Salwadora. Trzeba przyznać, że ten 27-letni zawodnik gra do końca. Nie rezygnuje. Poza siatkówką pasjonuje się żeglarstwem. To jest jego wielka miłość. Ma własną łódkę. I kolejny as serwisowy tego siatkarza. No stanęli zupełnie teraz Polacy. I to trochę nieładnie wygląda, bo można było bardzo efektownie wygrać tego czwartego seta z olbrzymią przewagą i to zupełnie inaczej. Później jest odbierane i przez rywala
a tak trzeba jeszcze raz prosić o czas i się dodatkowo mobilizować. Na Ignaczaka. No to na szczęście na Ignaczaka. Będzie szansa na zakończenie. I jest piłka setowa, meczowa dla Polaków. Sebastian Świderski. Sebastian Świderski, lekko. Renapeta. Out. Parenio zepsuł tę piłkę. Wygrywamy do 18 w partii czwartej, w całym spotkaniu 3-1. Dziękujemy naszym siatkarzom za dzisiejsze zwycięstwo. Trochę zmazali tę plamę, którą dali wczoraj w meczu z Portugalią, ale fakt jest faktem. Już wracają do domu. Tak zakończyła się, drodzy Państwo, przygoda polskich siatkarzy z Mistrzostwami Świata w Argentynie. Wygraliśmy z Hiszpanią 3-1. To ważne również z punktu widzenia rankingu FIVB. Gdybyśmy zajęli czwarte miejsce w grupie, Polska dostałaby 6 punktów. Za trzecie miejsce w grupie, a więc 9 w końcowej klasyfikacji Mistrzostw Świata, dostaniemy tych punktów aż 25. Drodzy Państwo, to nie koniec naszych spotkań przy okazji Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn. W sobotę będziemy dla Państwa w regionalnej trójce transmitować mecz o trzecie miejsce, a w niedzielę wielki finał Mistrzostw Świata w jedynce. Przypomnę, tytułu bronią Włosi, którzy 4 lata temu wygrali z Jugosławią 3-0. Teraz to wszystko. Dziękuję już za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia.